Więc przedstawię się czołem serdecznie. Nazywam się Mariusz Duczmański. Jeśli chodzi o usługi finansowe, usługi online, to właściwie historia około 20 lat. Inwestorem w firmie i udziałowcem, partnerem w firmie jestem od 7 lat. W marcu tego roku minęło 7 lat. Mieliśmy też możliwość jakiś czas temu wziąć udział w ciekawym rocznym szkoleniu 3D Coaching, dodatkowe fajne doświadczenie. Polecam wszystkim, jeśli taka będzie kiedyś możliwość ze strony firmy. Przejdziemy bezpośrednio do samego programu partnerskiego. Później porozmawiam troszeczkę o newsach i taką samą ciekawostkę podam na sam koniec dzisiejszego webinaru, która też zapewne nas jako udziałowców, jako współwłaścicieli, jeśli mamy udziały w spółce, zapewne też mocno zainteresuje. Plan marketingowy dla programu partnerskiego składa się tak naprawdę z 7 poziomów, których możemy awansować. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to zwrócę uwagę na to, co otrzymujemy jako partnerzy. W momencie, kiedy się zarejestrujemy, czyli otrzymamy link referencyjny od osoby, która nas zaprosiła na takie czy inne spotkanie. Robimy rejestrację. Rejestracja jest naprawdę prosta. Po wstępnej rejestracji zazwyczaj otrzymujemy na maila link do aktywacji i dokończenia właśnie takiej rejestracji, wpisując dane osobowe, które potrzebne są w takiej umowie partnerskiej. W momencie, kiedy to zrobimy, należy dokonać jak najszybciej weryfikacji konta. Ono jest później potrzebne do zakupu między innymi udziałów, więc do weryfikacji konta potrzebny jest dowód osobisty, w dobrej jakości skan prawa, lewa strona i dokument potwierdzający nasze miejsce zamieszkania. Zazwyczaj to będzie jakaś faktura za media, będzie to wyciąg z konta lub zaświadczenie z urzędu gminy i miasta lub miasta właśnie o takim meldunku miejscu zamieszkania. W momencie, kiedy zostaniemy zweryfikowani, zazwyczaj trwa to około 24 godzin w dzień roboczy, konto mamy aktywne. Następnie, co najważniejsze, co my musimy zrobić jako partnerzy, to w lewym górnym narożniku w zakładce dla partnerów musimy wejść, będzie tam regulamin partnerski. Ten regulamin partnerski jest w formie takiej umowy elektronicznej, 8 stron, czy musimy je przeklikać i na końcu zatwierdzić, że się zgadzamy, czyli jak gdyby postawić taki podpis elektroniczny, że zatwierdzamy tą umowę partnerską. W momencie, kiedy to zrobimy, otrzymamy wszystkie narzędzia do współpracy, do dalszej duplikacji, powielania, zapraszania nowych osób. W momencie, kiedy mamy już zatwierdzony taki regulamin, otrzymujemy linki polecające, otrzymujemy też linki do stron docelowych, ale także inne materiały, wideo w postaci prezentacji i jeszcze wiele, wiele innych, które możemy wykorzystać w codziennej pracy, w rozmowach z potencjalnymi partnerami na temat technologii Skyward Community. Wracając do programu partnerskiego, omówimy sobie tutaj bardzo pokrótce te wszystkie siedem tych awansów od partnera do Sky Experta, a następnie zwrócimy uwagę też na jeszcze kilka informacji, które mogą być przydatne w współpracy i budowaniu teamu, a na koniec jeszcze kilka dosłownie ostatnich newsów i ciekawostka, która może mieć też miejsce w szarży, czyli tam, gdzie budowane jest centrum innowacji naszej firmy. Pierwszy tak naprawdę ten poziom, od którego zaczynamy w programie partnerskim, każdy z nas po zarejestrowaniu, po weryfikacji staje się partnerem firmy i ma możliwość zapraszania nowych inwestorów, pozyskiwania nowych inwestycji do firmy. Z tego tytułu możemy otrzymać 15% inwestycji z kwoty, którą ktoś zainwestuje w firmie, czyli włoży do firmy.
czyli jeśli to będzie na przykład 10 tysięcy dolarów, otrzymamy 1500 dolarów, jeśli to będzie 100 tysięcy, mamy 15 tysięcy dolarów. To tak mniej więcej wygląda. Mamy możliwość już na samym początku zarabiania z czterech poziomów. Na tamtym etapie oczywiście nie było żadnych wymogów. Tutaj jeśli chodzi o konsultanta, jest ten minimalny wymóg, czyli minimalny własny osobisty zakup to jest 100 dolarów, plus dwie osoby też inwestycja 100 dolarów. Łączna suma z pierwszego poziomu w momencie, kiedy mamy 300 dolarów, uzyskujemy status konsultanta i jak widzimy poziom głębiej zaczynamy sięgać również w strukturze tak zwanej duplikacji, czyli do piątego poziomu możemy zarabiać. Kolejny poziom jest to poziom liderski. Poziom liderski to jest ostatni poziom, w którym nie potrzebujemy kwalifikacji osób trzecich. Czyli tak naprawdę my musimy mieć do tego momentu zainwestowane, włożone w firmie środki minimum 200 dolarów i zaproszone trzy osoby też minimum, które zrobią to samo, ale łączna suma inwestycji na pierwszym poziomie musi wynosić 2000 dolarów. Gdy spełnimy te warunki, czyli inwestycja nasza osobista 200, minimum 3 osoby, które zrobią to samo, ale łączna suma inwestycji wszystkich osób zarejestrowanych na pierwszym poziomie 2000, to wtedy uzyskujemy status lidera. Lider również dostaje kwalifikację, że sięga o jeden poziom głębiej, czyli do 6 poziomu w programie partnerskim możemy otrzymać właśnie bonusy. Master to jest ten czwarty poziom w programie partnerskim. Jeśli chodzi o samego mastera, to jest to pierwszy poziom, który wymaga kwalifikacji osób trzecich. W tym wypadku zawsze właściwie czy przy masterze, czy przy ekspercie, top ekspercie, czy sky ekspercie zawsze wymagane jest partnerzy z kwalifikacją o poziom niższy. Czyli w tym wypadku, aby uzyskać status mastera, musimy mieć minimum 3 liderów, którzy pojawią się w naszej strukturze. Ten program partnerski i ta zakładka dla partnerów podaje pełne statystyki partnerskie, ile mamy osób na pierwszym, drugim, czwartym, piątym i tak dalej poziomie, ale też podaje nam statystyki dokładnie, jakich partnerów mamy, o jakim statusie, czy to są partnerzy, czy to są liderzy, masterzy i tak dalej. Więc łatwo możemy sobie, analizując tą zakładkę dla partnerów i statystyki naszej całej struktury, łatwo możemy sobie zaplanować, w jakim kierunku powinniśmy popracować, aby dany status na przykład podnieść sobie na poziom wyższy, później pracując dalej jeszcze wyższy i tak dalej. Master, tak jak powiedziałem, wymaga 3 liderów w strukturze bezpośredniej linii pierwszej, osobista inwestycja 1000 dolarów i struktura pierwszego poziomu musi mieć zainwestowane z nami razem 5000. W tym momencie uzyskujemy status mastera. Master awansuje, jeśli chodzi o głębokość w programie partnerskim, z 6 do 9 poziomu. Kolejny status jest to status eksperta. Status eksperta różni się tylko pewnym szczegółem. Oczywiście inwestycja osobista i łączna suma inwestycji grupy naszej musi być wyższa, bo w tym wypadku nasza osobista inwestycja to musi być 5000 dolarów, 10 tysięcy łącznie z naszą strukturą z pierwszego poziomu. Natomiast ta różnica tutaj to w kwalifikacji. W tym wypadku firma od nas wymaga 2 partnerów minimum z pierwszego poziomu, którzy muszą mieć status mastera, ale ten trzeci, który potrzebny nam jest do kwalifikacji, on może być na drugim, trzecim, czwartym poziomie, ale w niezależnej nodze. Czyli tak naprawdę w tej musi być jak gdyby w innej odnodze niż tych 2 partnerów, którzy już nam dają kwalifikacje. Zresztą tutaj na zdjęciu to dokładnie widać. Master 1, 2 to nasi koledzy, nasi partnerzy. Natomiast ten trzeci
to akurat w tym wypadku master naszego bezpośredniego partnera. Ekspert, powtórzę, 5 tysięcy, 10 tysięcy łącznie z grupą trzech masterów i w tym wypadku mamy eksperta. Zobaczmy tutaj, jeśli chodzi o kwalifikacje, jeśli chodzi o głębokość sięgania w prowizji, czyli w bonusach, no to jest duży skok, ponieważ z 9 poziomu ekspert zaczyna sięgać do 20 poziomu. Jeśli tam gdzieś głębiej faktycznie nam się fajna jakaś grupa utworzy, zdarza się, że dany partner wejdzie z całą strukturą, to może się okazać, że z tego tytułu również uzyskujemy fajne korzyści finansowe, właściwie z dnia na dzień, w momencie, kiedy uzyskaliśmy tą kwalifikację. Kolejny status, już przedostatni w programie partnerskim, to jest Top Expert. Top Expert, jest tu widzimy pewną różnicę, ale o niej oczywiście za chwilę. Natomiast tak, zaczniemy od tych kwalifikacji. Najprostszą kwalifikacją, zapewniam tutaj wszystkich partnerów Państwa, że uzyskanie jest tego pierwszego, znaczy jeśli chodzi o nasz obrót osobisty, czyli to jest najprostsze. 10 tysięcy dolarów osobista inwestycja na tym poziomie, zapewniam, że nie jest tutaj problemem. Również kwalifikacja w wysokości 30 tysięcy łącznie z naszą inwestycją, czyli tak naprawdę struktura z pierwszego poziomu, pierwsza nasza linia musi mieć to minimum 20 tysięcy. Łącznie 30 tysięcy to jest drugi warunek i trzeci warunek najtrudniejszy, ponieważ to pokazuje, jak mocno rozwija się nasza struktura w głąb. Musimy posiadać trzech ekspertów, którzy pamiętamy. Każdy ekspert musi mieć po trzech masterów, ci trzej masterowie muszą mieć też po trzech liderów, no i to tak mniej więcej wygląda, więc jak gdyby cała rozgrywka jest, najtrudniejsze jest popracować z ludźmi, aby uzyskali faktycznie odpowiednie statusy, głębokości, ilość osób zaproszonych, co się wiąże również z przyciągniętym kapitałem do firmy. Więc trzech ekspertów, dwóch bezpośrednich, trzeci może być głębiej, ale w niezależnej nodze, czyli innej niż tych dwóch ekspertów, co nam daje kwalifikacje. Te trzy warunki potrzebne nam jest do tego, żeby uzyskać status top eksperta. W momencie, kiedy to uzyskamy, to równocześnie w tym momencie uzyskujemy maksymalne korzyści. Po pierwsze, sięgamy do 24 poziomów w głąb w strukturze. To jest maksymalna głębokość, jaką możemy uzyskać w programie partnerskim firmy Skyward Community. Natomiast dodatkowo, jak widzimy tutaj, pojawia się bonus, comiesięczny bonus. Przy obrocie całej naszej struktury w danym miesiącu kalendarzowym, czyli teraz jak mamy marzec, załóżmy od pierwszego do ostatniego miesiąca, ostatniego dnia miesiąca, marca, mamy pewien obrót, jeśli on będzie wynosił 20 tysięcy lub więcej, to w tym wypadku uzyskamy bonus od firmy 1500 dolarów dodatkowo, niezależnie od tego, jakie kwoty uzyskamy z bonusów z 24 poziomów. To jest naprawdę fajne, warte uwagi. Czyli mamy tutaj status top eksperta i dodatkowy comiesięczny bonus. Warto do niego zmierzać, ponieważ w dobie tak naprawdę kryzysu, gdzie nie jest wcale tak łatwo uzyskiwać różnego rodzaju przychody, dochody i tak dalej, to pracując systematycznie uzyskujemy z jednej strony bonusy z całej głębokości, jaka jest tylko możliwa, ale z drugiej strony z obrotu otrzymujemy dodatkowo co miesięcznie od firmy 1500 dolarów. Jest naprawdę, uważam, uczciwy zastrzyk gotówki na rozwój, na spotkania, na rozmowy, na wyjazdy, na paliwo, na wiele innych rzeczy. I mamy teraz ostatni ten poziom Sky Expert. Sky Expert, osobista inwestycja 20 tysięcy dolarów, łącznie z grupą z pierwszego poziomu 90 tysięcy. I jeśli chodzi o ten wymóg osób kwalifikowanych, to jest to w tym wypadku czterech top ekspertów,
dwóch bezpośrednio w pierwszej linii, natomiast dwóch może być w głębiej drugiej, trzeciej, czwartej, piątej linii, ale w niezależnych nogach, czyli w innych niż tych dwóch, którzy już nam dają kwalifikacje. To jest bardzo ważne. Zobaczmy również, że oczywiście jako partnerzy o najwyższym poziomie Sky Expert uzyskujemy korzyści finansowe z bonusów z 24 poziomów, ale również ten comiesięczny bonus od firmy za obrót, w wypadku jeśli to będzie 30 tysięcy lub więcej, uzyskamy 2000 dolarów. Teraz przejdziemy do podsumowania. Każdy z nas, każdy partner w tych właściwie powiedzmy niższych statusach, jakim jest partner, konsultant, lider, później oczywiście to się też nie zmienia, natomiast na tych najwyższych poziomach ten pierwszy procent jest nieco wyższy, to 15%, tam jest nieco więcej. Natomiast, bo możemy nawet cofnąć, pokażę ten przykład. Zobaczmy, przy statusie najwyższym Sky Expert to minimum, jakie uzyskujemy z bonusów, no to mamy 17, na dole widzimy pierwszy poziom, wynagrodzenie partnerskie 17%. Natomiast tam, gdzie oczywiście on jest najniższy, czyli standardowo jest równe dla wszystkich, to jest to tak zwane standardowe 15%, to każdy z nas może uzyskać maksymalnie w miesiącu zamiast 15, 18%. O czym mówimy? Mówimy o ilości rat czy też płatności w danym miesiącu, które uzyskują partnerzy, i w tym wypadku, jeśli to będzie 20 płatności lub więcej naszej pierwszej linii, to wtedy uzyskujemy 18%. Jest to naprawdę warte uwagi. Zasady i warunki programu partnerskiego, czyli podsumowanie, minimalna kwota inwestycji do tej pory cały czas w firmie to jest 50 dolarów, więc to jest ta kwota, suma, na którą wydaje mi się, że może pozwolić sobie każdy 50 dolarów lub systematycznie gdzieś tam sobie doinwestowując. Ci, partnerzy, którzy są już od 5, 6, 7 lat w firmie, jeśli systematycznie inwestowali, to mam partnerów, którzy po prostu mają po kilka na przykład milionów udziałów, a wiemy, z czym to się będzie wiązać w niedalekiej przyszłości. Minimalna kwota wypłaty 30 dolarów przez różne kanały, również przez kryptowaluty. Wynagrodzenie partnerskie są księgowane na koncie bonusowym. Oczywiście możemy wykorzystać zarówno do wypłaty, jak i do wykorzystania do zakupu nowych udziałów na ten moment. Jeśli chodzi o wysokość procent wypłat, czyli bonusu, który możemy otrzymać, to jest do 18% i później kolejne poziomy to jest od 7 do 0,5%. Maksymalnie do 24 poziomów sięgamy, jeśli chodzi o program partnerski, głębokość, i każdy może zarejestrować dowolną ilość osób. Tutaj jeszcze mamy na koniec podsumowanie, jeśli chodzi o pewne wynagrodzenie i pewne wyróżnienie na sam koniec, jeśli uzyskujemy te wyższe statusy w programie partnerskim, czyli w wypadku mistrza jest to długopis firmowy, w wypadku eksperta jest to 500 dolarów na konto bonusowe, w wypadku top eksperta jest to 1500 dolarów i w wypadku sky eksperta jest to 2000 dolarów na konto bonusowe. Szansa na zostanie częścią projektu, która zmieni cały świat. Ten slajd, on mi się ogólnie bardzo podoba, dlatego że ostatnio bardzo dużo na ten temat również mówił pan Anatolij Junicki, że firma została wyceniona, jej wartość została wyceniona na 400 miliardów dolarów, zanim cokolwiek stworzono. Ja pamiętam tak naprawdę jak dzisiaj, sięgam sobie pamięcią w 2016 roku, początki oczywiście działania firmy to był 2015, ja dowiedziałem się dopiero w marcu 2016 o firmie, to były początki budowy pierwszego ekotechnoparku na Białorusi, Marina Horce. Tam po prostu pamiętam jak dziś, jak pan Anatolij Junicki chodził po tym terenie, no i pamiętam te pierwsze prace, pierwszy szpadel wbity, to co tam zaczęto robić.
Dzisiaj tam jest niesamowity, piękny ekotechnopark. Nie jest to tylko jak gdyby zaprezentowanie technologii, ale to jest potężny, powiedzmy, na tamten region, powiedzmy, taki poligon doświadczalny. Poligon doświadczalny, gdzie technologia była rozwijana od podstaw. Zarówno testowane były wszystkie nasze pojazdy, różnego rodzaju estakady, czyli tory, te nawierzchnie, na których przemieszczają się nasze pojazdy, ale robiona również cała infrastruktura, zagospodarowanie terenu, muzeum, zakład firmy i wiele innych rzeczy. Dzisiaj wiemy, że firma posiada kilkadziesiąt budynków dokładnie, potężną armię bardzo mocno, wysoko wykwalifikowanych inżynierów. Jest ich około 1000 plus minus, bo oczywiście te liczby ciągle się zmieniają. Firma bardzo duży nacisk kładzie w rozwój młodych, czyli podpisuje i współpracuje z różnymi uczelniami, które szkolą nowych inżynierów, ale również też inwestuje tych, którzy są bardzo dzisiaj doświadczeni i wykonują niesamowitą pracę. Dlaczego zwracam uwagę na to 400 miliardów? Ponieważ jak w jednym z wywiadów ostatnich pan Anton Liński powiedział, że już dzisiaj wie, że to, co firma osiąga i ten coraz szybsze, coraz większe zainteresowanie tą technologią wielu krajów z całego świata i ten kapitał, który zaczyna napływać do firmy, projekty komercyjne, umowy, które są podpisywane, studia wykonalności, które już firma wykonała za zaliczki, które zainkasowali, ale różne inne tak naprawdę zewnętrzne zamówienia, które firma wykonuje, ponieważ bardzo dobrze chce wykorzystać kadrę ludzi, którą posiada, więc również zdobywają kapitał poprzez przyjmowanie zamówień zewnętrznych firm z różnych krajów i to też daje naprawdę duży, duży zastrzyk finansowy firmie i tak jak pan Anatolij Junicki podkreślił, że ta kwota 400 miliardów to już dzisiaj wie, że jest dość mocno zaniżona kwota. Oczywiście to jest dla naszego dobra, to jest dobra informacja dla nas, że jesteśmy w firmie, która 2-3 lata pandemii, gdzie świat tak naprawdę był w pełni prawie całkowicie zawieszony. Tysiące różnych startupów, różnych firm padło, niestety podpisało upadłość i dzisiaj już nie istnieją. Natomiast my istniejemy, rozwijamy się i też pan Anatolij Liński ostatnio podkreślił, że nawet ten okres pandemii, tych trudności ekonomiczno-gospodarczo-politycznych jeszcze przyspieszył rozwój naszej firmy. Teraz dosłownie króciutko przejdziemy do pakietów, ponieważ jak wiemy, każdy z nas dzisiaj może kupować pakiety. Na ten moment skończyły się pakiety te związane z hologramem, którego dyskonto wynosiło aż 90. Ono było bardzo wysokie, to była bardzo dobra oferta. Ktoś skorzystał, to naprawdę gratuluję, ponieważ uzyskanie dzisiaj 90 udziałów za $1 to jest coś wyjątkowego. Tym bardziej, kiedy wiemy, ile może kosztować jeden udział po wprowadzeniu udziału do obrotu giełdowego. To jest naprawdę, robi się pewna fortuna. Natomiast ja po prostu wyczulam tutaj wszystkich partnerów obecnych na dzisiejszym webinarze. Szkoda, że jest nas tylko 11-12 osób. Natomiast na pewno w momencie, kiedy będzie zaplanowany EcoFest, a on jest planowany marzec, kwiecień. Marzec oczywiście już mamy, jest połowa marca. Natomiast pan Anatolij Junicki, tak jak kiedyś w rozmowach prywatnych wspominałem, że on planowany jest marzec, kwiecień ze względu na maszyny, na pewne rzeczy, które drogą niestety morską
nie tylko, są dostarczane. On w tej chwili gdzieś tam zmierza ku Emiratom Arabskim. Natomiast wiadomo, że no nie idzie to tak szybko, jakbyśmy może chcieli. Dlatego też było powiedziane marzec, kwiecień, ponieważ jak tylko przesyłka dotrze do szarży, to wtedy będzie zarząd, firma, kierownictwo będzie mogło poważnie pomyśleć już o konkretnej dacie no tego ekofestu i na tym ekofeście będzie można po prostu naprawdę, powiedzmy, coś ogłosić też. Natomiast firma też będzie mogła zaprezentować coś szczególnego. Chodzi o testy szybkości zarówno taboru miejskiego, jak i taboru towarowego, kontenerowego. A to jest to, na co czekają również nasi klienci, czyli umowy komercyjne, umowy, których już wykonano, studio wykonalności, które jest jak gdyby początkiem rozpoczęcia projektu komercyjnego. Na to nasi klienci czekają. Pamiętamy, rok temu było powiedziane, że firma za chwilę rozpocznie te studia wykonalności, które jest jak gdyby początkiem rozwoju danego projektu komercyjnego, konkretnej umowy, konkretnego kontraktu. I tych studiów wykonalności przynajmniej kilka wykonano. One są bardzo skomplikowane. To jest dokumentacja naprawdę niezwykle zaawansowana do tego stopnia, że jak czytaliśmy, jak słuchaliśmy tego wywiadu ostatniego pana Anatolia Jenickiego, to wiemy, że nawet klienci musieli wynająć firmy eksperckie do tego, żeby przeanalizować całą dokumentację, która zajmowała też im, to co my zrobiliśmy w kilka miesięcy, im zajęło około pół roku i to jeszcze firmy eksperckie, które były wynajęte. Okazało się, że to studio wykonalności wykonane przez naszych ekspertów, firmę, jest na najwyższym poziomie. No i oczywiście dalsze prace w tym kierunku poszły. Więc tutaj czekamy teraz na te testy, na ten EcoFest, który w najbliższych tygodniach powinien się odbyć, będzie ogłoszone, będą informacje, kiedy firma będzie gotowa, to te informacje pojawią się na pewno w naszych back-office'ach. I do czego zmierzam? Mówimy tutaj o pakietach akcji, inwestowanie w raty. Między innymi mamy InnoTrans, Szybki Start, mamy Maluszek, Student, świetne produkty dla rodziców, dla dzieci i studentów, tych rodziców. Mamy oczywiście różne pakiety, które są w gotówce od 50 dolarów zwyż. Mamy również pakiety w ratach, w 5 ratach, które każdy może sobie wybrać. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeśli odbędzie się EcoFest w szarży, kiedy firma będzie, powiedzmy, obchodzić coś wyjątkowego, ponieważ to wydarzenie związane z pewnymi testami, które są jak gdyby tym, powiedzmy, warunkiem do rozpoczęcia prac fizycznych, tych komercyjnych tras, pierwszych budów i tak dalej, będzie to co uczcić we firmie. I tak jak powiedziałem, firma będzie chciała ogłosić pewne informacje również na tym ekofeście, ale uważam, jestem prawie że przekonany, a to jest oczywiście moje odczucie, że również będzie jakaś wyjątkowa oferta sprzedażowa związana właśnie z tym ekofestem. Więc dla tych, którzy nie zdążyli kupić lub no, nie mieli takiej możliwości zakupu lub przegapili, no bo to tak najprościej też można czasem powiedzieć, tą ofertę 1 do 90, to niewykluczone, że firma jeszcze będzie w jakiś tam sposób chciała uczcić i jakąś fajną też ofertę przygotuje na ten okres EcoFestu. Oczywiście ja nie mam sprawdzonych informacji, to jest moje odczucie, że to się może wydarzyć, ponieważ to będzie wyjątkowe wydarzenie, więc coś takiego może mieć miejsce. Tutaj teraz jeszcze krótka informacja o tym, co otrzymujemy, bo jak rozmawiamy z naszymi potencjalnymi partnerami, zapraszamy kogoś do firmy, ktoś chce wyłożyć gotówkę z kieszeni, to zapyta się zapewne, co ja otrzymam w zamian to. Trzeba powiedzieć, że jest normalna umowa.
Mamy normalną umowę z podpisem elektronicznym i ona jest w dwóch językach, rosyjski i angielski. Umowa dokładnie precyzuje, co my otrzymujemy w zamian, że dajemy gotówkę. To jest umowa tak zwanej pożyczki konwertowej, czyli tak naprawdę my w pewnym sensie udzielamy pożyczki firmie, a w ramach tego firma daje nam udziały. I co otrzymujemy? Otrzymujemy udziały. Tu jest przykład umowy, gdzie na umowie mamy 17 tysięcy udziałów. Jest to klasa A udziałów, no i wartość nominalna jednego udziału, to co jest bardzo ważne do rozmowy z potencjalnym partnerem i inwestorem, że jeden udział jest w cenie nominalnej $1. Czyli jeśli ktoś kupuje, na przykład gdyby ktoś załapał się albo ktoś załapał się na ten pakiet 450 tysięcy udziałów za $5000, $5000 to mamy ile gotówce? Jakieś 20 kilka pewnie tysięcy złotych. Natomiast cena nominalna 450 tysięcy udziałów razy $1, $450 tysięcy. Cena nominalna. W momencie, to jest ta minimalna po wprowadzeniu udziału do obrotu giełdowego. 450 tysięcy dolarów razy 4, średnio 4,3, no to mamy kwotę około 2 milionów złotych. Zamiast 20 paru tysięcy mamy około 2 milionów. To jest to minimum. Naprawdę są wyjątkowe pieniądze, mogą zmienić życie. Ale zakładając, że to będzie dużo więcej, a wiem, że tak będzie, a oczywiście to są moje odczucia i nie mogę o pewnych rzeczach otwarcie mówić, ale wiem, że to może być warte 10, 20, 50 lub więcej po wprowadzeniu udziału do obrotu giełdowego, to ta suma tych udziałów, które posiadamy w swoich portfelach, mnożymy przez wartość, jaka będzie ostatecznie. Więc rozmawiajmy z ludźmi, że mają konkretną umowę, umowa konkretnie precyzuje, jaka wartość po wprowadzeniu udziału do obrotu giełdowego, minimalna, i że jest to klasa A, pierwszeństwo do dywidend, które powinny już wkrótce też się pojawić. O tym pewnie też w najbliższych miesiącach będziemy dużo więcej słyszeć. Natomiast tutaj jeszcze jest informacja, że każdy z partnerów oprócz umowy, która precyzuje dokładnie, co otrzymujemy za wkład, mamy jeszcze tak zwaną możliwość, znaczy tak, z jednej strony mamy certyfikaty, które możemy sobie drukować w formie elektronicznej lub zamówić i otrzymamy je pocztą, kurierem, albo możemy również zamówić wyciąg z rejestru spółki, ponieważ stajemy się współwłaścicielami tej technologii i otrzymujemy wyciąg z rejestru spółki. On tak mniej więcej wygląda, to jest przykład 2 300 000 udziałów. Ktoś, kto ma więcej udziałów, czasami to może być kilka stron i oczywiście w zależności, jakie to były duże pakiety. Podsumowując, nasz inwestor, czyli również i my, stajemy się współwłaścicielem innowacyjnej technologii transportowej, która tak naprawdę na dzień dzisiejszy już nie jest spółką, tak zwaną spółką startupem, tylko jest spółką inwestycyjną, wchodzącą na całym świecie w projekty komercyjne. Tych umów jest bardzo dużo, podpisaliśmy tych umów bardzo dużo. Niektóre są na wstępnym etapie, niektóre są już na końcowym, a niektóre już przeszły w proces, raczej w kontrakty komercyjne i wykonano studia tak zwanej wykonalności, czyli pierwszy proces rozpoczęcia procesu związanego z budową danej trasy. Dostaliśmy pieniądze, dostaliśmy zaliczki za tego typu dokumentację przygotowaną i do firmy za chwilę wpłyną kolejne środki w momencie, kiedy rozpoczną się dalsze etapy realizacji tych kontraktów. Ten slajd tutaj po tym, to właśnie ten, który pokazuje tak naprawdę, jak my dzisiaj możemy w prosty sposób sprzedać nasz pomysł związany z udziałami.
Dzisiaj ludzie tak naprawdę tracą pieniądze poprzez bardzo wysoką inflację w wielu krajach. Są kraje, gdzie ta inflacja jest kilkadziesiąt procent. U nas jest nawet na poziomie gdzieś 15, 17, 20%. Dwa lata, rok tamten, który minął, ten, który jest przed nami, ten, który obecnie mamy, ta inflacja nadal będzie się wysoko utrzymywać, pomimo tego, że gdzieś tam są obiecanki, że spadnie do kilku procent, no to nie oszukujmy się. Ceny w sklepach produktów, usług, paliw i tak dalej, nic nie wskazuje na to, żeby na dzień dzisiejszy ta inflacja była jakaś niższa i spadła poniżej 10%, więc ona będzie oscylować się i tak powyżej, w okolicach 20-15% przez jakiś czas. Tym bardziej, że sytuacja gospodarcza, polityczna jest bardzo niestabilna na całym świecie, więc wiele czynników wskazuje na to, że ona będzie się utrzymywać na wysokim poziomie, niestety. To jest pewien, powiedzmy, argument dla nas sprzedażowy, dlatego że pieniądz traci wartość, ten, który jest przetrzymywany zarówno w domu, jak i w banku, traci wartość. Natomiast kupując za jakąś wartość, za jakiś kapitał udziały naszej spółki, mamy zagwarantowany minimalny zysk. Pamiętamy, jeden udział w dyskoncie często kupujemy średnio 40, czyli mamy 40 udziałów za $1, a cena nominalna po wprowadzeniu udziałów do obrotu giełdowego to będzie minimum, maksymalne dolar, czyli $40 za $1. 4000% to jest to minimum, które ktoś może uzyskać, czyli tak naprawdę za $1000 możemy uzyskać 40 tysięcy udziałów, $40 000. Przez dwa lata inflacja może być to około 30-40%, z $1000 mamy 600-700 dolarów nam zostaje w kieszeni, z 1000. Natomiast kupując udziały dzisiaj, nie zastanawiając się, będąc odważnym i inwestując w tą technologię, a ona jest skazana na sukces, bo świat potrzebuje tego typu technologii transportu nadziemnego, możemy otrzymać kilka lub kilkadziesiąt tysięcy procent zwrotu. I to mówmy naprawdę szczerze z ludźmi, z którymi rozmawiamy. Dosłownie teraz przejdziemy krótko jeszcze do pewnych newsów. Na koniec, to jest news właściwie z 7 marca, transport to najlepsze miejsce dla młodych odkrywców. Oczywiście to pokazuje, że firma z jednej strony inwestuje bardzo dużo, powiedzmy, czasu i środków w młodych ludzi, ponieważ jest to technologia, która będzie rozwijała się przez najbliższe dziesięciolecia i będziemy pozyskiwać tak naprawdę miliardy, docelowo biliony, jeśli chodzi o obrót, kapitalizację spółki, bo chcemy budować na całym świecie trasy, więc do tego potrzebujemy jeszcze kolejnych tysięcy inżynierów, ale również tych młodych, którzy dzisiaj kończą najwyższe uczelnie z najlepszymi wynikami, którzy będą kontynuować tę całą wizję pana Anatolia Janickiego związanego z całą technologią strunową. Tą nadziemną i tą właściwie jeszcze, powiedzmy, idąc daleko w przyszłość, tą kosmiczną, która też jest w planach, na które też są pewne pomysły, patenty. Tu mamy przykład, gdzie został odwiedzony z jednej strony młody człowiek, który studiuje i kończy pewne prace i chodzi tutaj o analizowanie między innymi środków transportów opartych o energię elektryczną, ale też zobaczmy, że odwiedziło przy okazji nasze centrum kuratorzy Urzędu Dróg i Transportu Dubaju. To jest coś wyjątkowego, bo oprócz tego, że młodzi ludzie odwiedzają, to tutaj również z najwyższego szczebla ludzie, którzy są często odpowiedzialni za rozwój tej technologii na terenie Emiratów Arabskich, czyli Szarża, Dubaj, Abu Dhabi, te wszystkie inne pozostałe miejsca związane z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Może tutaj w szczegóły się nie będę wdawał, jeśli chodzi o ten news, bo możemy się z nim w szczegółach zapoznać. Tutaj krótki też news związany z nowymi materiałami budowlanymi.
wyjątkowe możliwości projektowe. To pokazuje tak naprawdę, że firma zarówno na Białorusi, Marina Horce, jak i szczególnie teraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Szarży, tworząc nawierzchnie torowe, te, które ostatnio tworzyli, te 2,5 km, ale nie tylko, te, które pewnie będą tworzyć w najbliższej przyszłości, wykorzystuje najróżniejsze materiały do produkcji nawierzchni torowej, czyli tych strun. I jak tutaj powiedziano chociażby w tym jednym newsie, że materiał budowlany, jakim jest stal, jest używany na całym świecie. Stal o wysokiej wytrzymałości od dawna jest szeroko stosowany w przemyśle transportowym, jednak jej wadą jest duża gęstość, która decyduje o dużej wadze, z jaką trzeba sobie radzić. A firma nasza tutaj wykorzystuje różnego rodzaju, powiedzmy, mieszanki tych materiałów. Powiedzmy, eksperymentują i szukają nowych rozwiązań, dużo lepszych, które staną się konkurencyjne na świecie, jeśli chodzi o materiał, z którego są tworzone chociażby same tory. Tutaj, jak to powiedziano w tym newsie, że szukanie nowych materiałów i doświadczeń w zakresie ich eksploatacji to nieustanna praca naszej firmy, która przyczynia się do wejścia na rynek z już przetestowanym, certyfikowanym produktem. No i tutaj właśnie powiedziano też nieco dalej, że właśnie te tor właśnie testowy numer 1 z centrum naszej firmy to dowód na możliwość zastosowania konstrukcji stalowych, lin zbrojeniowych o granicy plastyczności do 1640 oraz dalej rozwiązań ich łączenia. I teraz z kolei tor testowy numer 4, czyli ten drugi, to wyjątkowe połączenie aluminium, materiałów kompozytowych i tak dalej. Czyli firma po prostu cały czas przy okazji, jak tworzy tutaj tą technologię, robi testy, to stara się również wykorzystywać różnego rodzaju materiały, które mogą w przyszłości przydać się do być może tańszej, może nawet bardziej wytrzymalszej i dłuższej eksploatacji, jeśli chodzi o te trasy. Jeszcze jeden news, no i na koniec jeszcze ta krótka informacja, taka ciekawostka. Wizyta kierownictwa wyższego szczebla, tutaj oczywiście nasze centrum odwiedza między innymi Izrael. To pokazuje tak naprawdę, że kolejne firmy, kolejne kontakty firma nawiązuje w celu dalszego rozwoju, jeśli chodzi o naszą firmę. Tutaj no, jeśli chodzi o tą ekipę, która odwiedziła naszą firmę, wiemy, że po prostu będzie dość mocna współpraca w dalszym okresie. W ramach, chociażby tutaj powiedziano, że w ramach wycieczki goście przekonali się o podobieństwie misji obu firm, uczynić transport publiczny bezpieczniej, wygodniejszym, a oczywiście to są firmy, które szukają rozwiązań dla własnych krajów. No i powiedziano, że to oczywiście to spotkanie było bardzo owocne. Wyrazili zainteresowanie dalszą współpracą nad projektem, praktycznym zastosowaniem naszej firmy, naszego transportu właśnie w Izraelu. I na pewno w tym wypadku również będzie dalsza współpraca. Natomiast ta ciekawostka na koniec jeszcze to jest to. Na stronie Unicki Transport pojawia się taka fajna informacja. Projekt w Szarży, czyli podano cztery opcje transportu, które mogą powstać w samej Szarży. Okazuje się tutaj, że jest bardzo duże zainteresowanie i to są rozwiązania, które mają przyczynić się do jeszcze większego rozwoju gospodarczego tego miasta i przyciągnąć nowe inwestycje, ale też ułatwić transport, połączenie z innymi, z pewnymi środkami, zarówno z portem, jak i z lotniskami, jeszcze z innymi miejscami takimi, powiedzmy, ważnymi dla turystyki, dla gospodarki. I podano tutaj cztery takie warianty. Na koniec sobie zerknijmy, zobaczmy, pokażę je, bo skopiowałem tylko tak naprawdę zdjęcia,
żeby zobaczyć, co się dzieje tutaj tak naprawdę po sąsiedzku, gdzie powstaje nasze centrum. Czyli tu mamy pierwszą trasę, która może powstać w szarży. No i mamy zdjęcia, wizualizację, jak to wszystko może wyglądać. Oczywiście same budynki, później sam kolor, sam wygląd naszych pojazdów, w zależności jakie będzie zastosowanie ostateczne, w dużej mierze zależy od klienta. To jest oczywiście pewna wizualizacja, natomiast pokazana jest ta pierwsza trasa z nazwami, z miejscowościami i wizualizacją. Druga trasa, mamy kolejną trasę, czyli tutaj właśnie druga opcja tej trasy. Połączenie, jak widzimy, z morzem do tak naprawdę do samego portu. I tu mamy też tą wizualizację. To była druga wizualizacja, czyli ta opcja, która może powstać w szarży. Mamy trzecią opcję połączenia, widzimy dwóch stron. No to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. I znów mamy wizualizację. Powiem szczerze, już sam bym się takim czymś przyjechał, biorąc pod uwagę, że to wszystko będzie klimatyzowane i odpowiednio przystosowano tego, żeby transport był wygodny i tak dalej. No i tu mamy tą trzecią opcję trzeciego transportu. Zresztą każde zdjęcie, jak tutaj widzimy, podaje ilość kilometrów. Tu na przykład mamy odcinek 45 kilometrów. Może wróćmy do tych wcześniejszych. Tu na przykład ta trasa pokazuje odcinek 106 kilometrów, więc to jest taka konkretna już trasa. A tutaj pokazywał tak, odcinek jest 45 km. No i też pierwszy to był odcinek 38 km. Czyli to są tak naprawdę cztery trasy, które są rozważane w szarży, czyli w tym całym regionie, gdzie budowane jest centrum innowacji. Więc to jest coś niezwykłego. Pokazana jest ta właśnie cała wizualizacja. No i czwarta opcja. Na koniec ta czwarta opcja to jest te 45 km, połączenie jednego odcinka do drugiego prawie przy samym morzu i przy porcie, no bo to też widzimy tutaj, że jest port, kontenery i to też ma jakieś tam swoje zastosowanie. Także tak to wygląda, konkretne plany, konkretne cele, które są realizowane, a zapewniam, drodzy partnerzy, że w tle dzieje się dużo więcej we firmie i będzie się działo dużo więcej dobrego w najbliższych tygodniach. Za tydzień jeszcze raz spotkamy się na ostatnim webinarze, przynajmniej w moim wykonaniu, na które serdecznie wszystkich Was zapraszam. Dziękuję też za dzisiejszą obecność. Udało nam się omówić ten głównie program partnerski w ciągu 48 minut, także ja dziękuję za obecność, za to, że byliście, powiedzmy, wierni, jeśli chodzi o bycie na takich webinarach. I tak jak powiedziałem, ostatnie moje webinarium za tydzień, na które serdecznie zapraszam. Być może będę mógł coś ciekawszego jeszcze też powiedzieć, co wpłynie również na nasze morale. Natomiast ja bym chciał Was zachęcić do tego, żebyście ten program partnerski, który dzisiaj był, żebyście naprawdę go wykorzystali do tego, żeby duplikować, rozmawiać z ludźmi o tej technologii, bo to jest naprawdę wyjątkowa technologia i każdy z Was może zarabiać każdego miesiąca od kilku przynajmniej do kilkunastu tysięcy dolarów. Ale musicie z tym tematem wyjść. Mówimy teraz o spółce, która już nie jest startupem, tylko jest spółką inwestycyjną, spółką, która wchodzi w kontrakty na całym świecie, w kontrakty komercyjne. I zacznie naprawdę się głośno robić w ciągu kilku miesięcy, kiedy ruszą budowy fizyczne, bo tego już się pod kocem nie przykryje. Tego już nie w ciszy się nie zachowa, tak jak do tej pory, bo są pewne klauzule o poufności, o których firma nie może mówić do momentu, kiedy klient powie, że
gdzieś tam załóżmy jakiś reportaż może się ukazać, ale fizyczna budowa w tych kilku krajach, których już się za chwilę rozpocznie, po tych testach właśnie po ekotechnoparku i po tym okresie tutaj, które są planowane w najbliższych tygodniach, zrobi się głośno. Myślę, że media mocno się bardzo rozpiszą w naszej firmie, a wtedy naprawdę będzie o wiele łatwiej sprzedać ten kontrakt. Tylko tak naprawdę nie wiemy, jak długo będą jeszcze udziały, główne udziały matki spółki. Więc róbmy wszystko, żeby tych udziałów po prostu nimi zarazić jak największą ilość osób w naszym otoczeniu. Do tego was zachęcam i zapraszam jeszcze za tydzień we wtorek o godzinie 19:00. Pozdrawiam i do usłyszenia.